Serdecznie witam. Taka dzisiaj ciekawostka z terenu. Jestem w pięknym lesie. Popatrzcie na tą piękną zieleń. Jak tu jest cudownie. Góry karkonosze. Ale popatrzcie, co ja ciekawego znalazłem. Oczywiście wszystko jest w porządku. Tam w tym miejscu leży rozebrany dach z eternitu. Ktoś to tutaj wyrzucił. No i teraz dużo sobie trudu nie zadał, tylko podjechał sobie tutaj na tą dróżkę. No i szybciutko wywalił sobie z przyczepy czy z czegokolwiek. No i tutaj mamy, już Wam pokazuję, eternicik. Czyli to, co jest tak zwane rakotwórcze. Podniosę to do ręki, żeby było widać, że to jest eternit. O, proszę bardzo, to jest eternit. I leży sobie ładnie i nikomu nie przeszkadza. Cały tutaj jest zbiór. Dosyć, o, listek ładnie zasłonił. Cały taki tutaj zbiór. No, także tutaj, op, jeszcze, proszę, proszę. Ładnie, ładnie, aby ktoś chciał eternicik na dach, to zawsze pokażę, gdzie on leży, można sobie wykorzystać. Jak wiem, o proszę bardzo, była taka akcja przez wiele lat w gminach, że eternit można wywieźć na odpowiednie składowisko, było wyznaczone. No to tutaj widać, że ktoś się postarał i elegancko ten eternicik w tym pięknym tutaj lesie zostawił. Na pamiątkę, że dachy były kryte właśnie takim tworzywem specjalnym, rakotwórczym. Popatrzcie, jak tutaj jest pięknie, cudnie, piękna zieleń. No ale mimo wszystko ten eternit negatywnie nie wpłynął na tą przyrodę, która tutaj jest. Drzewa ładnie rosną, trawa ładnie rośnie. Wszystko jest ładnie, czyli patrząc, to takiego uszczerbku natura nie ma. To ja nie wiem, jak to w końcu jest. Popatrzcie, cudnie tutaj. To ja tą dróżką lecę dalej. Taka króciutka relacja, ciekawostka z terenu. I takie perełki tutaj się zdarzają. Zaraz wyjdę sobie tam poza ten lasek. A tam już rozciągają się fantastyczne widoki, między innymi też na góry kaczaskie, które, jak zawsze mówię, nie są odkryte przez turystów, a warto je odwiedzić. Także, kochani, po co walicie do Karpacza, do Szklarskiej? Tam są tłumy. Drogo, a popatrzcie, tu jest cisza, tu się wypoczywa. Ja już kończę, zamykam swój dziób i trzymajcie się, cześć. A eternit niech tam sobie leży. Za 100 lat może ktoś go znajdzie i znowu powie, jest eternit. Cześć, trzymajcie się.